Czy znajdziesz się na dnie, czy znajdziesz sens, by żyć? Zapytała w babacie Oktawia. Potrzeba wskazania wartości, która niczym światło drogi mlecznej nie zwiodła na manowce, była bliska nauczycielom, którzy wraz ze swoimi uczniami wypełnili przesłanie Zbigniewa Herberta. Zbadali słońce, księżyc i gwiazdy, ale nie zgubili siebie. Prosimy o zabranie głosu naszych szanownych gości. Dzień dobry Państwu. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy się spotkać w tak wspaniałej oprawie. To nie cuda, to Święto Edukacji Narodowej imienia Onetę. Ja również gorąco serdecznie witam także grono pedagogiczne, dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Olnecie oraz Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olnecie. Także cieszymy się, że jesteście z nami. Szanowne koleżanki, koledzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, drodzy emeryci. Chciałbym Was bardzo gorąco powitać na obchodach Dnia Edukacji Narodowej w naszej gminie. Niezbyt przychylni tej inicjatywie będą ją krytykować i mówić, że to przed wyborami burmistrz Onety urządza igrzyska. Chcę Państwu powiedzieć, że każdy ma prawo oczywiście oceniać na swój sposób to, co robimy i zapewne nigdy nie dogodzimy wszystkim. Ale jednego jestem pewien, że ta impreza, tak jak mój kolega informatyk Zespołu Szkół Zawodowych mówi, jest skazana na sukces i jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy ją zorganizować dla Państwa. Zorganizować ją dla Państwa, tych czynnych nauczycieli i pracowników oświaty, nie zapominając o pracownikach administracji i obsługi, ale także nie zapominając przede wszystkim o tych ludziach, którzy kiedyś tworzyli rzeczywistość w naszej oświacie i łączyli pokolenia. Nie zapominamy o naszych drogich emerytach. Chciałbym z tego miejsca złożyć wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przede wszystkim życzyć Wam wytrwałości i cierpliwości, ale nade wszystko, aby pamięć Waszych wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu. Chciałbym również gorąco życzyć wszystkim obecnym dobrego zdrowia, ale także miłości. Bo bez tych walorów nie jesteśmy w stanie osiągać żadnych celów. Na zakończenie, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo, bardzo gorąco podziękować nauczycielom, pracownikom obydwu szkół. Nie tylko dzisiaj, ale przede wszystkim dzisiaj jesteście zespołem. Nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie oraz Gimnazjum nr 2 w Ornecie. Serdecznie Wam dziękuję, że zorganizowaliście tak wspaniałą gałę. Proszę Państwa, zanim zaczniemy dalszą część uroczystości, chciałbym, abyśmy jeszcze powitali gromkimi brawami panią Jadwigę Krzywdę, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ornecie. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jest mi bardzo ogromnie miło, że mogę razem z Państwem w dniu dzisiejszym uczestniczyć w tak dostojnej uroczystości, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Dziś w dniu tak szczególnym dla Państwa, kiedy nasze myśli krążą wokół polskiej szkoły, a Państwo robicie tak bardzo dużo na rzecz naszych uczniów, chciałbym dołączyć się do wszystkich tych życzeń, które powiedział Pan Burmistrz oraz podziękować Państwu za trud i wysiłek, jaki wkładacie w codzienną, ciężką pracę z uczniem na rzecz jego wychowania. Burmistrz, jako organ prowadzący, przyznaje nagrodę burmistrza. Staramy się, aby w budżecie gminy Orneta każdego roku była ujęta w budżecie określona kwota. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta kwota była jak największa, ale zdajcie sobie Państwo sprawę, że sytuacja finansowa gminy jest taka, a nie inna. No i po prostu te pieniążki
muszą nam starczyć. Już od wielu lat przyjęło się tak, że przyznajemy nagrodę burmistrza po jednej osobie z każdej placówki. I w tym roku również wpłynęło w terminie 8 wniosków, które to wnioski otrzymały oczywiście pozytywną opinię rad pedagogicznych oraz związków, jeśli o takie istniały przy danej szkole. Pozwolicie Państwo, że teraz wyczytam wszystkie osoby, które zostały wyróżnione właśnie tą nagrodą, ale zanim tego dokonam, poproszę na scenę pana burmistrza, który będzie wręczał te nagrody. Wyczytane osoby poproszę o przybycie na scenę. Jako pierwszą zapraszam panią Dorotę Krasińską z przedszkola numer 1. Idąc po kolei, z przedszkola numer 2 nagrodę burmistrza otrzymuje pani Dorota Wiśniewska. Ze szkoły podstawowej w Migajnach nagrodę otrzymuje pan Marek Rubacki. Idziemy po kolei. Szkoła podstawowa w Barzynach, pani Zenona Sochacka. Zapraszam. To jesteśmy na terenie miasta. Szkoła podstawowa numer 1 w Ornecie, pani Zyta Alicja Nędzi. Otrzymuje nagrodę burmistrza. Jest to osoba ze szkoły podstawowej numer 4, pan Łukasz Kowalczuk. Za nami szkoły podstawowe, dlatego czas, abyśmy przeszli do szkół gimnazjalnych. Z gimnazjum numer 1 nagrodę otrzymuje pani Edyta Stawska. Zapraszam. I drugie gimnazjum, pani Elwira Okapińska. Koleżanki i koledzy, nie zabierałem głosu, bo zawsze trudno starać się życzenia sobie. Ja też jestem nauczycielem od wielu lat, ale mimo wszystko, proszę Państwa, w imieniu wszystkich radnych Rady Miejskiej w Orlecie, szczególnie w imieniu Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, była jaka długa nazwa, pani Elżbiety Pijarczyk, życzymy Państwu, aby zdrowie, zadowolenie z pracy, satysfakcja również wynikająca z wdzięczności Waszych uczniów, absolwentów, byście się Państwo spotykali na ulicach Ornety tylko z przyjaciółmi sympatii. Szlak, gdy wokół tyle dróg, zastanawiała się rozśpiewana gwiazdka. W pamięci Państwa na pewno pozostaną gwiazdeczki ze Szkoły Podstawowej numer 4 w Ornecie, którym drogę wskazują
pani Małgorzata Godzina i pani Halina Paszczyszyn. Zapraszamy do nas wiadeczki.
Ladies and gentlemen, madame et messieurs, meine Damen und Herren, witamy na Gimnazjum nr 2 Top Model Show. Na początek, filar polskiej oświaty. Posada, o której w zaciszu czterech ścian marzy każdy stażysty, ale tylko nieliczni dostępują tego zaszczytu. Wraz z objęciem tej funkcji zmienia się wszystko. Wygląd zewnętrzny, stosunek do świata, tryb życia, priorytety. Zatracasz takie cechy jak empatia, cierpliwość, tolerancja, a zyskujesz nowe. Krwiopijstwo z uśmiechem na ustach, spojrzenie mrożące krew w żyłach, piekielne wymagania. Uwaga, przed Państwem dyrektor! Sekretarka, księgowa, pedagog. To one, przyłbice i ostoje dyrektora. Ikony cierpliwości, rozwagi i tolerancji. Przed Państwem sekretarka, księgowa, pedagog szkolny. Bring the action. Podgrzewamy atmosferę. Przed Państwem
seksowny i wysportowany nauczyciel wychowania fizycznego, do którego wzdychają wszystkie kobiety i wszystkie dziewczyny w mieście. Zapraszam. Thank you.
ekipa porządkowa, panie sprzątające i pan konserwator. Zapraszam. One te ludzie brudzą. To opadają ręce. Jak pracują brudzą, jak nocują brudzą, jak się nudzą, brudzą najwięcej. What a wonderful world.
artystyczna dusza. Zaśpiewa i zatańczy dla Państwa o każdej porze dnia i nocy. Nauczyciel muzyki! Thank you.
tylko dla pana przeżyczenie. Miło z numer 2. Moi kochani, jak znajdziesz miejsce na drodze mlecznej? Swoje miejsce znalazł już dzięki rozwijanemu talentowi pani Magdalenie Kuć, uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie. Powitajmy Yellow Stars! Dzisiejsze pytanie. Czy znajdziesz miejsce na drodze mlecznej? Te wątpliwości rozwinę chórzyści Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie pod batutą pana Wiktora Chojnackiego, pani Janiny Krzyżanowskiej i pana Łukasza Kowalczuka. Zapraszamy chór z SP4.
cofa się ten, kto związał się z gwiazdami, powiedział niegdyś Leonardo da Vinci. Tymi słowami, tak pięknie ujmującymi sens pracy nauczycieli, chcielibyśmy podziękować Państwu za wspólną wędrówkę wśród gwiazd. Wędrówkę dzisiejszą w dniu tak uroczystym, ale i wędrówkę codzienną, kiedy pamiętamy, że człowiek jest wszechświatem samym w sobie. Dziękuję. Dziękujemy Państwu za zabawę. Dziękujemy Państwu za dodanie otuchy naszym aktorom i nam oczywiście. Zapraszamy teraz do wspólnego biesiadowania i zostańcie jak najdłużej, tylko będziecie mogli. Dziękujemy jeszcze raz.